po meczu Rolimpik z GKS Wichelec, Dręca, finisz parkiet, Nowe Miasto Dubawskie. Wygrał zespół z Nowego Miasta 2-1. Gościmy dziś trenerów Piotra Zajączkowskiego z Nowego Miasta, a także Wojciecha Tarnowskiego, szkoleniowca Rolimpik z GKS Wichelec. Bardzo proszę pana Piotra jako pierwszego o podsumowanie tego dość takiego ciekawego tutaj spotkania na terenie Wichelcu. Uważam, że mecz podobać się kibicom. Napięcie trwało do ostatniej sekundy spotkania. Mecz miał dwa oblicza do przerwy zespołem, który stworzył sobie więcej sytuacji. Była drużyna GKS-u. Ważnym momentem meczu było doprowadzenie do remisu na zejście do szatni. Po przerwie zmieniliśmy sposób gry, troszeczkę zagraliśmy bardziej defensywnie, no i stąd prowadzaliśmy ataki szybkie. Na pewno cieszę się z 3 punktów zdobytych na bardzo trudnym terenie. Niemniej jednak wiemy, ile pracy nas czeka. Bardzo młody zespół i ten zespół potrzebuje wsparcia tutaj od strony trenera. I takim wsparciem też jest to zwycięstwo. Dziękuję. Dziękujemy trenerowi Zajączkowskiemu, a teraz o podsumowanie prosimy trenera Wojciecha Tarnowskiego. No bardzo żałujemy tej straconych punktów, bo w przebiegu meczu myślę, że na tą porażkę nie zasłużyliśmy mimo dużo lepszej gry gości w drugiej połowie. Tak jak trener powiedział, bardzo duże znaczenie miała ta bramka wyrównująca w 45 minucie, kiedy mieliśmy rzut z autu i nieodpowiedzialne zachowanie naszych zawodników doprowadziło do tego, że tą piłkę straciliśmy i straciliśmy w konsekwencji również bramkę, która nas troszeczkę tutaj zdemotywowała i wprowadziła sporo nerwowości w drugiej połowie. Tyle sytuacji sobie nie stwarzaliśmy. Też przy rozegraniu piłki popełniliśmy błąd w konsekwencji też i przez to przegrywamy. No żałuję tylko tych niewykorzystanych sytuacji z pierwszej połowy, bo gdybyśmy jedno z nich zamienili na gol, myślę, że to my dzisiaj byśmy cieszyli ze zwycięstwa. A nie goście, będziemy się uczyć tej trzeciej ligi nowej. Płacimy frycowe w takim dzisiejszym ważnym dla nas spotkaniu, ale nie będziemy się poddawać, będziemy szukać punktów również na wyjazdach, dlatego też i nas czeka dużo pracy, żeby te błędy indywidualne wyeliminować, punktować przede wszystkim. Dziękuję. Czy są może jakieś pytania? Może ja takie jedno pytanie wspólne do obu trenerów zadam. Przede wszystkim, jaki jest cel Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie, finisz parkietu na ten sezon? No i przede wszystkim, kto będzie takim faworytem właśnie tegorocznych rozgrywek? Na razie w celach nie mówimy, koncentrujemy się na pojedynczych spotkaniach, bo żeby zdobyć punkt czy punkty w lidze, to trzeba te punkty po prostu przeciwnikowi wyrywać z gardła. Zespoły zaszły, bardzo duże zmiany, praktycznie dwóch zawodników z podstawowego składu z poprzedniego sezonu chyba dzisiaj wystąpiło, reszta to są zawodnicy, którzy dołączyli do naszego zespołu i to w ostatnim czasie. Ja nie rozegrałem żadnego sparingu w optymalnym zestawieniu, praktycznie jeden sparing w poprzednim tygodniu, wcześniej tylko treningi. Także tutaj o celach nie mówimy, żeby godnie reprezentować klub i uczyć tych młodych piłkarzy. Uważam, że faworytem do wygrania tej ligi jest drugi zespół Legii Warszawa, Widzew Łódź, na pewno będzie grał różny Aleksander Fudzki. Uważam, że te trzy zespoły będą tutaj nadawały, a pozostałe zespoły są bardzo wyrównane i na pewno ta liga będzie silniejsza w tym roku niż poprzednim. To samo pytanie do trenera Tarnowskiego. Cel tutaj przede wszystkim? No cóż, historia z ubiegłego sezonu mówi wyraźnie, że
Beniaminkowie mają zawsze ciężko i na czterech Beniaminków trzech spadło, więc cel nasz jest jasny, utrzymać się w tej chyba najtrudniejszej z czterech trzeciej lidze. Tak jak mówię, będziemy tutaj walczyli z każdym przeciwnikiem, będziemy starali się punktować, żeby ten cel osiągnąć. Dziękuję bardzo. Czy są może jakieś pytania, uzupełnienia? Jak nie, to dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze.